Alleluja. Wywyższamy Cię, Ojcze. Chodźcie tutaj, będzie na środek. Kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, ustańcie twarzą do ludzi. Ustańmy twarzami do ludzi. Kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi, to przechodzisz ze śmierci do życia. Od dzisiejszego dnia każda osoba, która przychodzi ze śmierci do życia, nie umrze na wieki. Halleluja. Pomódlcie się teraz ze mną. Powiedzcie tak. Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł zamiast mnie. Panie Jezu, wierzę, że zmartwychwstałeś. Od dzisiejszego dnia ogłaszam, że moje grzechy są przebaczone i spędzę wieczność w niebie. I od dzisiejszego dnia Ty, Jezu, jesteś moim Panem. Amen. Duchu Święty, wypełnij je. Wypełnij ją, dotknij. Niech moc Twoja przypłynie teraz przez nią. Podnieś w tej chwili każdą dziedzinę życia. W imieniu Jezusa ja przeklinam diabelski wpływ na jej życie. Rozkazuję w tej chwili wszelkim warowniom diabelskim, aby zostały zburzone. Ogłaszam, że to jest dziecko Boże. Duchu Święty, wypełnij ją Twoją obecnością. Przeniknij jej ducha, duszę i ciało. Odnów każdą dziedzinę. Diable, zabieraj swoje łapy z jej życia. W imieniu Jezusa. Duchu żywego Boga, wypełnij go. Przeniknij go głęboko. Niech teraz każda dziedzina życia zostanie odbudowana przez Twoją moc. Duchu życia, w imieniu Jezusa przeklinam Cię, diable. Nakazuję Ci w tej chwili odejść od Jego życia. Nakazuję Ci wypuścić w tej chwili Jego życie. Nie masz żadnych praw już, diable. Święty Duchu, wypełnij ją. Niech Twoja moc ją przeniknie teraz. Niech ona doświadczy głębokiej obecności Twojej, Duchu Święty. W imieniu Jezusa, diable, przeklinam Twoje działania w jej życiu. Odejdź od niej i nie wracaj już. Duchu żywego Boga, wypełnij ją. Przeniknij. Niech Twoja moc w tej chwili się uwolni. Niech Twoja moc się uwolni. Niech Twoja moc ją przeniknie, Duchu Święty. Odnów ją. Duchu żywego Boga, diable, rozkazuję Ci, abyś teraz odszedł od niej. Odejdź od jej ducha, duszy i ciała. Odejdź od jej rodziny. W imieniu Jezusa. Halleluja. Usiądźcie, kochani. Oddajcie Bogu chwałę za to, że niebo dzisiaj zyskało kolejnych ludzi. To kolejnych ludzi dzisiaj oddali życie Jezusowi. Że Królestwo Boże się poszerzyło. Halleluja. Pamiętajcie potem, kochani, żebyście tutaj porozmawiali z braćmi, z siostrami, ci, którzy dzisiaj przyszli do Jezusa. To są nasi bracia, nasze siostry. Nasza krew. Krew, która popłynęła, płynie w Tobie, dzisiaj płynie w nich. Halleluja. Chciałbym, żebyśmy teraz mogli grać. Bardzo proszę, zagrajcie, grajcie. Dlaczego? Bóg, kiedy grasz, kiedy oddajesz Mu chwałę. Pamiętaj, każda muzyka pochodzi od Boga. Amen. Halleluja. Muzyka pochodzi od Boga. Oddawaj chwałę Bogu muzyką. Ktoś Wam powie, jeżeli masz jakąś chorobę czy niemoc w swoim życiu, Bóg chce dzisiaj uczynić Cię zdrowym. Chcę Ci coś powiedzieć. Choroba na ziemi nie jest legalna. Żaden ból nie jest legalny. Rozumiesz? Bóg dzisiaj chce uzdrowić Cię. I coś Ci powiem. Bóg nie uzdrawia dziś, a jutro nie. Nie, 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 to nie tak. Bóg nie ma też wybrańców swoich. Że tego uzdrowia, a tego nie uzdrowia. To jest herezja. Dzisiaj przeklinam tą herezję w imieniu Jezusa. Że Bóg uzdrawia, kiedy chce. To jest nieprawda. Bóg uzdrawia, kiedy wierzysz. To jest ogromna różnica. Od kogo zależy Twoje uzdrowienie? Od Ciebie, a nie od Boga. Powiedzę Ci dlaczego? Bo tam na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus poniósł wszystkie choroby i niemoce. A Jego ranami jesteśmy uzdrowieni. Amen. Jesteśmy, a nie będziemy, mówi Słowo. Więc albo Słowo się myli, albo mylą się teolodzy, którzy mówią, że Bóg uzdrawia, a czasem nie uzdrawia. I czytają potem Księgę Hioba ludziom. Rozumiesz? Coś Ci powiem o Księdze.
księdze Hioba. Kiedy Hiob miał problemy, to Jezusa jeszcze nie było na ziemi. Rozumiesz? Coś ci powiem o Hiobie. Hiob nie był narodzony z Bożego Ducha i Duch Święty w nim nie mieszkał. Halleluja! Rozumiesz mnie? Coś ci powiem o Hiobie. Za Hioba nikt nie umarł. Rozumiesz? Hiob nie miał dostępu do tronu łaski. Nie mówmy o tym, co było w życiu Hioba. Mówmy o tym, co się stało na krzyżu Golgoty. Mówmy o tym, że Jezus był maltretowany. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem cień, taki kolec, twardy, tak, że można go w deskę wbić, to się popłakałem. Bo sobie uświadomiłem, że mu zrobili z tego taką oplot taki na głowę, a potem bili kijami mu po tym. I to mu weszło w czaszkę. Wbili mu to w czaszkę. Rozrywali mu mięśnia patami. Skórę mu rozrywali. Czasami dzisiaj ktoś się skaleczy i to jest dramat, bo się ktoś skaleczy. Jezus był jednym wielkim skaleczeniem. Nieraz o tym mówiłem, na krzyżu Golgoty, on na gwoździach wbitych w ręce musiał się podciągnąć, żeby złapać hałd powietrza. Ile razy się podciągniesz, bracie? Na drążku, a on na gwoździach się musiał podciągnąć. Rozumiesz? A konsekwencją tam, na krzyżu Golgoty, umarł, bo w sercu już było tyle dwutlenku węgla, że mu pękła komora serca. Pękło mu serce. Jak dzisiaj ktoś mówi, że on nie uzdrawia, to ten ktoś się musi nawrócić. Rozumiesz? Twoja wiara jest hakiem, który ściąga z nieba moc Bożą do twojego życia. Tak jak wierzysz, tak dostaniesz. A jak nie wierzysz, to nic nie dostaniesz, bo nie masz tego haka. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewasz. Czego dzisiaj się spodziewasz? Spodziewasz się uzdrowienia, to będziesz uzdrowiony. Spodziewasz się uwolnienia, to będziesz uwolniony. Wiara jest doświadczeniem o tym, czego nie widzisz. Nie musisz widzieć, nie musisz czuć. Wystarczy, że powiesz, ja się zgadzam z krzyżem Golgoty. Ja się zgadzam z moją wolnością. Ja się zgadzam z moim uzdrowieniem. Halleluja, makotesete. Bóg jest dobry. Sięgnij dzisiaj po swoje uzdrowienie. Chodź tutaj. Każdy, kto chce, aby nastąpił przełom w jego życiu. Może jest to choroba fizyczna. Może jest to choroba mentalna. Może jest to demon, przyjdź z demonem, odejdziesz bez demona z tego miejsca, gwarantuję ci. Jak tylko nie lubisz go, jak tylko nie lubisz demona, to wyrzucę z ciebie tego demona. Wyrzucę z ciebie, ile ich będzie. One wszystkie odejdą z krzykiem. One będą musiały odejść. Jeżeli nie lubisz demonów, to one od ciebie odejdą. Demony to są śmierdziele. Są jak zarazki chorobotwórcze. Ale potężna ręka Boga dzisiaj jest tutaj na miejscu, aby uwalniać, aby wyswobadzać, aby wyprowadzać jeńców na